Ostatni tydzień, to jest od 5 do 11 czerwca, strażnicy podjęli 101 interwencji. Operatorzy monitoringu wizyjnego ujawnili 34 zdarzenia. Natomiast mieszkańcy zgłosili do nas w tym czasie 86 interwencji. Dwie osoby zostały przekazane policji, dwie osoby zostały doprowadzone do miejsca zamieszkania. Strażnicy zastosowali 7 blokad na koła pojazdów, które niewłaściwie parkowały, oraz pomogli w uruchomieniu 5 pojazdów. 7-krotnie odwożono zwierzęta, czy to do schroniska, bądź do zakładu weterynarii. 5 czerwca około godziny 15:50 była interwencja na skrzyżowaniu ulicy Szymanowskiego i Cieślaka. Tam zgłoszono do nas potrąconego psa. Na miejscu strażnicy zastali psa, który siedział. Był to pies rasy Amstaff. Byli tam przechodnie oraz strażacy, którzy się nim zajmowali. Pies miał krwawe otarcia na pysku i brzuchu oraz niedowład tylnych kończyn. Został przez nasz patrol odwieziony do lekarza weterynarii. 6 czerwca o godzinie 14:05 dyżurny otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który poruszając się na wózku elektrycznym poczuł się źle, miał problemy ze wzrokiem. Na miejscu strażnicy pomogli mu, przewieźli go tym wózkiem w cień, podali mu wodę do picia. Mężczyzna nie potrafił podać, gdzie mieszka. Miał przy sobie telefon. Telefon był zablokowany, lecz dzwonił do niego numer, który się wyświetlał. Na ten numer skontaktowaliśmy się z rodziną. Okazało się, że to właśnie rodzina się o niego martwiła. Dzięki temu syn tutaj do tego mężczyzny przyszedł i mężczyzna trafił bezpiecznie do rodziny. 7 czerwca około godziny 16:45 była interwencja na ulicy Winnicznej. Tam z kolei zgłoszono upojoną alkoholem kobietę. Na miejscu strażnicy zastali ją, siedziała na schodach, nie mogła samodzielnie się podnieść, została więc przez nich doprowadzona do domu. 7 czerwca około godziny 18:20 na ulicy Koszalińskiej zgłoszono mężczyznę, który leżał w krzakach. Na miejscu zastali mężczyznę, który leżał w żywopłocie. Był mocno upojony alkoholem. Po obudzeniu odmówił pomocy. Sprawa będzie miała swój finał w sądzie. 7 czerwca około godziny 21:30 było zgłoszenie obójcy przy pomoście przy zamku. Gdy patrol przyjechał na miejsce, strażnicy zastali grupę mężczyzn, którzy stali przy wejściu na pomost. Jeden z nich miał ślady krwi na twarzy i dłoniach, jednak oświadczył, że sam się przewrócił i rozbił sobie nos. Zaprzeczył, że doszło do jakiejś bójki. 7 czerwca około godziny 23:10 na skrzyżowaniu ulicy Limanowskiego i Pileckiego operator kamer zauważył 4 agresywnych mężczyzn, którzy szarpali się między sobą. W trakcie pozdejmowali koszulki, kopali w słup latarni. W pewnym momencie jeden z tych mężczyzn, który był najbardziej agresywny, uderzył pięścią w twarz drugiego mężczyznę. Ten upadł nieprzytomny na ziemię, dokładnie na środku ulicy. Do czasu przyjazdu naszego patrolu został ściągnięty przez uczestników tejże tam szarpaniny, pociągnięty za trawnik, za dom. W międzyczasie podjechał też patrol policji, gdy nasi strażnicy zajmowali się tym mężczyzną, który został tam poszkodowany. Patrol udał się w pościg za tym agresorem, który właśnie uderzył tego człowieka w głowę. Niestety ten mężczyzna uciekł. Po przyjeździe na miejsce ratowników medycznych został ten poszkodowany zabrany przez nich. 8 czerwca w związku ze świętem kościelnym strażnicy zabezpieczali 2 procesje odbywające się na terenie miasta. 11 czerwca około godziny 10:55 strażnicy dowieźli do schroniska psa, który należał do osoby zatrzymanej przez policję.
11 czerwca około godziny 21:10 było zgłoszenie na ulicy Poniatowskiego, gdzie miała leżeć kobieta z rozbitą głową. Na miejscu okazało się, że jest to doskonale znana z wcześniejszych interwencji kobieta. Była ona upojona alkoholem, przewróciła się i w tym momencie rozbiła sobie głowę. Został wezwany na miejsce zespół ratowników medycznych. Kobieta uzyskała tam pomoc, opatrzyli jej głowę. Potem odmówiła dalszej pomocy i na tym interwencja została zakończona.